Pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczniemy od Ewangelii według świętego Łukasza, przewidzianą na 24 grudnia, poranek wigilijny. To Łukasz, rozdział pierwszy, wersety od 67 do 79. Potraktujmy tą Ewangelię Świętą jako naszą wstępną modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed nim, po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Za chwilę Wigilia. Czas szczególny zwiastujący Boże Narodzenie. Poranek wskazuje na Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela. Jan przyszedł na ziemię i Zachariasz odzyskał mowę. Mówi, bo przez okres od objawienia mu woli Bożej do narodzenia syna był pozbawiony ludzkiej zdolności. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować. Mówi, bo zaczął, bo został napełniony Duchem Świętym. A więc nie narodzenie syna było powodem jego mowy, ale napełnienie Duchem. Duch mówił przez niego, bo skoro był napełniony, to nie było nic z niego w tym, co mówił. Określenie zaczął prorokować uwydatnia właśnie ten element, gdyż prorokować to mówić w imieniu Boga. Prorokować we właściwym znaczeniu to właśnie przedstawienie woli Bożej, dawniej określane jako wezwaniem skierowanym do ludu Bożego, mówieniem w imieniu Boga, które ma doprowadzić do przemiany serc i do nawrócenia. Można powiedzieć, że to objawienie Boga ustami człowieka. To jest proroctwo. Popularnie uważa się dzisiaj, że proroctwo to jest objawienie przyszłości. Prorokować to przewidywać. Coś, co nie jest znane człowiekowi, ale człowiek może
to nieznane ujawnić, albo przy pomocy swych szczególnych zdolności, albo przez podpowiedź Boga. W tym prorokowaniu Zachariasza mamy te elementy współczesnego rozumienia prorokowania. Na przykład w słowach: a ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Wypowiada te słowa ojciec, trzymając w rękach syna, niemowlęcia. Ojciec w podeszłym wieku. To stary kapłan z rodziny kapłańskiej. Czy jest to zapowiedź świetlanej przyszłości syna, na którego czekał całe życie? Tak, to proroctwo, ale nie w tym sensie, że przewiduje tę przyszłość, którą jego syn sam określi tak: jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. Zachariasz mówi o nadziei, jaką miał względem swego syna, który miał być jak on kapłanem Boga Najwyższego. Miał prorokować, to znaczy miał sprawować kult w świątyni jerozolimskiej jak on i w ten sposób prostować drogę ludu wybranego. Jego zadaniem miało być też mówić Bożemu ludowi, że pozna zbawienie na odpuszczenie grzechów dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Oczekiwanie Mesjasza, Bożego wysłańca, jest więc wciąż w sercu kapłana, tak jak ma być w sercach ludu wybranego przez Boga. Dlatego tak ważne jest prostowanie ludzkich dróg. Proste drogi to drogi pokoju. Ten pokój chce nam też dzisiaj ogłosić chór aniołów o przyjściu na nasz świat Zbawiciela. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Zachariasz nie prorokuje, przewidując przyszłości swego syna, którą my znamy. O niej nie zna. On ma na nią nadzieję, że będzie w jego profesji i w jego świętej wierze żył i dalej był znakiem Boga. W tej wierze mówi pełen mocy: da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. Wypełniając swoją służbę kapłańską do końca swoich dni i dni jego syna, zostanie ten lud ochroniony od zła i złych. To nadzieja, którą żyje cały lud wyzwolony z niewoli egipskiej i świętujący Paschę co roku. Gdyż przymierze zawarte z Bogiem Abrahama, potwierdzone przez usta świętych proroków, jest trwalsze od wszystkich innych układów i paktów. Bóg nawiedza swój lud i wyzwala. To jest przesłanie, które jest najistotniejsze w tym całym prorokowaniu Zachariasza. Wszechmogący wzbudził moc zbawczą w domu swego sługi Dawida.
Istotą Bożej wieści jest właśnie to potwierdzenie wierności Boga. Na niej może człowiek, może cały lud wybrany opierać swoją przyszłość. W niej jest moc zbawcza, w niej jest odpuszczenie grzechów. To otwiera się przed nami nadzieja, którą wyraża swoimi ustami Zachariasz. Termin zbawienie jest eschatologiczny, to znaczy dotyczy przyszłości czasów, ale realizacja zbawienia zaczyna się w historii narodu wybranego, to znaczy w ludzkiej doczesności. Zachariasz jest niezmiernie wdzięczny Bogu za dziecko, które otrzymał w podeszłym wieku. Ale z tej perspektywy łączy ten dar z wielkimi działaniami Boga w historii narodu wybranego i wraca aż do Abrahama, ojca wiary jego i jego narodu. Wtedy właśnie rozpoczął się ten związek nazwany przymierzem, które widzi jako miłosierdzie Boga. Miłosierdzie jest najgłębszą racją wejścia Boga w historię Izraela i ciągłego pochylania się nad nieszczęściami ludu. Potocznie mówimy o miłosierdziu, widząc w nim współczucie i litość. Biblijnie rozumienie miłosierdzia wyraża pełną miłości, czułość, opiekuńczość, a także wierność. Motywem zbawczym działania Boga jest właśnie nie jakaś odrobina miłości, ale jej pełnia. Miłosierdzie wyraża pełną miłość. Bóg nie może kochać trochę, nieco. Tak jak człowiek nie może kochać połową swego serca. Nie możecie służyć Bogu i mamonie, powie o tym nauczyciel Jezus Chrystus. Miłość to przede wszystkim wierność, czyli trwanie tej miłości. W przysiędze sakramentu małżeństwa człowiek ślubuje drugiemu człowiekowi miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Miłość, wierność i uczciwość są podstawą życia małżeńskiego i rodzinnego. Są podstawą przymierza pomiędzy ludźmi. Ten wzór mamy, patrząc na Boga, który wychodzi z inicjatywą zbawczą, to znaczy jest wierny swojej miłości, którą ukazał najpierw, stwarzając człowieka. Ta zbawcza inicjatywa jest dlatego nieustanna, dlatego człowiek jest wyzwolony spod władzy wrogów i obdarzony wolnością, aby mógł służyć Bogu bez lęku. To biblijne poznanie zbawienia dlatego też nie jest czysto teoretyczne, poznawcze, gdyż organem poznania nie jest tylko rozum, lecz przede wszystkim serce, czyli cały człowiek. Praca serca ogarnia każdą komórkę, dostarczając jej tren i pokarm. Zarówno rozum, jak i serce mają kochać. W tej miłości poznajemy miłość, jaka ona być powinna, i dorastamy do niej.
Staje się ona naszym doświadczeniem życiowym, częścią istotną naszego poznania zbawienia. Jest możliwość osiągnięcia go przez odpuszczenie grzechów. To jest wyzwolenie człowieka z największego zła, od którego sam nie jest w stanie się uwolnić, oraz przez udzielanie nadprzyrodzonego sposobu istnienia, łaski uświęcającej. Sprawca zbawienia zasługuje na tytuł Zbawiciela, bo zbawi wszystkich uciśnionych. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować. Tak rozpoczyna się jego hymn, który jest przepełniony radością. Każdy, kto go recytuje w poranki, z jęczenką widzi dzieła Boże w życiu Izraela, ale widzi też działanie Boga w swoim życiu. To jest potęga miłości i wierności Boga, nazywanego przez Zachariasza Kyrios, Pan, Theos, Bóg. Ta miłość objawia się w tej świętej mocy, która zabłyśnie w tej dzisiejszej nocy, którą nazywamy Bożym Narodzeniem. Jezus staje się według ciała potomkiem Dawida. Jest Synem Najwyższego, który objawia właśnie siebie w osobie dziecięcia z Betlejem. Ono przyniesie możliwość odpuszczenia grzechów. W ten sposób rozproszy ciemności grzechu i będzie kierować nas na drogi pokoju. W Piśmie Świętym pokój to zespół dóbr, których posiadanie uwalnia człowieka od wszelkich zagrożeń i czyni szczęśliwym. Tego życzymy wszystkim i sobie. Życzymy tego wszystkim tym, którzy zasiądą z nami do wigilijnego stołu, abyśmy byli przez Boże Narodzenie wolni od zła i czuli się szczęśliwymi z tymi, z którymi żyjemy w pokoju. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Szczęść Boże.